No to zaczynamy. Jest już godzina 18. Ja nazywam się Adam Young, a to jest czwarte spotkanie z filozofią Ludwika Wittgensteina. Dzisiaj motywem przewodnim będzie traktat Dociekania filozoficzne, czyli późniejsza książka tego autora. Może jeszcze tak na start parę informacji wstępnych. Więc jak już mówiłem, ja nazywam się Adam Young. Prowadzę Radykalnego Słonia, to jest też kanał YouTube Radykalnego Słonia. Cała rzecz po tej transmisji na żywo będzie oczywiście do obejrzenia później, kiedy już YouTube ją przerenderuje. To jest także spotkanie naszego koła naukowego, koło naukowe filozofów Uniwersytetu Gdańskiego, jak brzmi oficjalnie jego nowa nazwa. Po wszystkim zachęcam do udania się na nasz kanał na Discordzie. Możemy sobie luźniej porozmawiać o filozofii. Ostatnim razem, mam wrażenie, były pewne problemy z mikrofonem. Mam nadzieję, że udało mi się to lepiej ustawić, że teraz głos jest w miarę normalny. Z takich może jeszcze wstępnych ciekawostek. Prowadzę fundację i w skrzynce pocztowej tej fundacji znalazłem ostatnio coś takiego. To się nazywa Dociekania strefy. Jest to tomik poezji Marcina Niewirowicza. Inspirowany Wittgensteinem, autor, z tego co zrozumiałem, trafił na te materiały o Wittgensteinie na YouTubie i postanowił się podzielić ze mną tomikiem swojej poezji, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny i zachęcam też do, nie wiem, do zapoznania się z nim. Może jakiś tekst o nim napiszę, jeszcze się nie zdecydowałem, co z tym zrobić. To jest cykl o Wittgensteinie. Ma się składać z 5 spotkań. Jesteśmy na 4, za 2 tygodnie ostatnie. Dzisiaj będą dociekania filozoficzne, czyli będziemy mówić o tak zwanej późnej filozofii Wittgensteina, chociaż mam nadzieję, że jeśli ktoś obejrzał poprzednie, to rozumie, że nie jest to określenie pozbawione kontrowersji. Za 2 tygodnie na zakończenie przyjrzymy się tymczasem książce Lothara Rasińskiego. Tak to wygląda. Śladami Marksa i Wittgensteina, więc ominiemy, czy wyjdziemy już trochę poza świat Wittgensteina i zobaczymy, jak wygląda recepcja. O proszę, Marcin Niewirowicz pisze na czacie, że miło, że dotarł. No proszę, to autor jest na żywo, może można mu zadać jakieś pytanie. Tak, też się cieszę, że dotarł. Tak, więc za 2 tygodnie, też w czwartek, też o godzinie 18, ostatnie spotkanie z tego cyklu. Zobaczymy, co można robić z późną filozofią Wittgensteina. Autor Lothar Rasiński proponuje pociągnąć ten wątek w kierunku myśli Karla Marksa, czy jakoś z tym zestawić z Karlem Marksem to, co robi Wittgenstein, a także zastosować aparat Michela Foucault, filozofa, którego bardzo lubię i którego twórczość, myślę, dosyć dobrze znam, dobrze ze mną też rezonuje. Więc przejdziemy sobie od Wittgensteina przez Marksa do Michela Foucault i zobaczymy, jak ten projekt Foucault, który także jest dosyć mocno osadzony w języku, może pracować z tymi poglądami. Co będzie dzisiaj? No, ponieważ dociekania filozoficzne są dosyć specyficzną książką, nie do końca są wykładem teorii, a dokładniej są pewnego rodzaju tezą, że należy zrezygnować w filozofii z takiej teorii przez duże T. Sama ta filozoficzna teoria, czy bardzo wiele problemów filozoficznych, to tak naprawdę zdaniem autora dociekań nie są problemy, które można per se rozwiązać. Nie jest to coś, do czego można podać rozwiązanie i zagadka. Wielki problem filozoficzny po prostu się rozsupła. Widzę, że jakiś papierek tu lata. Nic z tych rzeczy. Raczej trzeba pokazać, że problemy filozoficzne to są specyficzne rzeczy, które generuje użycie języka. A dokładnie rzecz biorąc, język ma tendencję do tworzenia pewnego rodzaju dziwnych obiektów, jakby takich dziwnych elementów w samym języku,
Kiedy ludzki umysł zderza się z tym, co Wittgenstein nazywa granicami języka, to powstają problemy filozoficzne, w jakimś sensie nierozwiązywalne, a na pewno nierozwiązywalne w tym sensie, że można po prostu właśnie podać pewnego rodzaju sformułowanie, tezę, lepszy argument i rzecz się rozwiąże. Nie, zdaniem Wittgensteina to nie jest dobra procedura. Ona nie przyniosła efektu przez ostatnie 2,5 tysiąca lat. Jakby dzieje filozofii mają świadczyć o tym, że problemy, z którymi boryka się filozofia, nie mają łatwego rozwiązania. I zamiast tego trzeba zmienić podejście. Sam Wittgenstein będzie proponował właśnie przejść na podejście terapeutyczne, czyli takie lecznicze względem problemów filozoficznych. No i właśnie pokazać dokładnie, jak to się stało, że ten język nas zwiódł, trochę oszukał, omamił. No i spróbujemy zobaczyć na paru przykładach, jak Wittgenstein próbuje pokazać pewne problemy i jakie terapie nam proponuje. Dlaczego warto czytać Dociekania filozoficzne? Z jednej strony oczywiście dlatego, że jest to jedno z takich bardziej znanych dzieł filozofii dwudziestowiecznej, także bardziej wpływowych i także bardziej kontrowersyjnych. Dociekania, czy generalnie ten późniejszy program filozofii Wittgensteina, także z uwagi na to, że w dosyć wyraźny sposób był on różny od programu z traktatu filozoficznego, od początku budziły kontrowersje. Jednym z wczesnych krytyków podejścia tego zmienionego Wittgensteina do filozofii był jego przyjaciel i mentor z wcześniejszego okresu, czyli Bertrand Russell. Russell wypowiedział dość znane zdanie, że kiedy poznał Wittgensteina, kiedy Wittgenstein zajmował się takimi twardymi problemami filozoficznymi, logiką, pracował nad traktatem, był to świeży, powiedzmy, genialny umysł, bardzo żywo zainteresowany rozwiązywaniem największych zagadek europejskiej kultury, a tymczasem ten Wittgenstein, który wrócił na Cambridge i zajął się tym, co później zostanie wydane jako Dociekania filozoficzne, tak naprawdę wydawał się Russellowi zmęczony filozofią, znudzony tym, niechętny, a próbujący jakby porzucić pewną wysoką debatę na rzecz jakichś takich przekomarzań, spłycania tego twierdzenia, że są to właśnie tylko jakieś takie, nie wiem, pseudoproblemy, że nie istnieją żadne prawdziwe problemy filozoficzne. Russellowi to podejście się ewidentnie nie spodobało i nie jest on jedynym krytykiem tego podejścia. W Polsce oczywiście mamy znanego komentatora i tłumacza Wittgensteina. Mieliśmy, bo już nie żyje, Bogusława Wolniewicza, który napisał monografię o, dosyć znaną monografię o traktacie logiczno-filozoficznym i parę artykułów o dociekaniach, gdzie też nie jest specjalnie chętny temu projektowi. Twierdzi wprost, że przyjęcie jakby pomysłu Wittgensteina doprowadzi do filozofii do ruiny. Tą drogą nie można podążyć, bo jest to droga autodestrukcji. Jeśli byśmy w pełni przyjęli za dobrą monetę co Wittgenstein stara się nam sprzedać w dociekaniach filozoficznych, to byśmy musieli stwierdzić, że filozofię należy porzucić. Że ona powinna dokonać jakiegoś takiego aktu samozagłady, samorozwiązania, wyleczenia się. Więc książka jest kontrowersyjna. Traktat oczywiście także jest kontrowersyjny. Wittgenstein to może generalnie jest kontrowersyjny twórca. Niemniej traktat kontrowersyjny raczej przez to, że jest niejasny, czy nie tak jasny jak deklarowany, że po prostu nie do końca wiadomo, o co w nim chodzi. Pewne fragmenty są niejasne, jest podatny na różne interpretacje. Sporo czasu spędziliśmy omawiając różnice między tymi podejściami, zwłaszcza akcentując różnice między interpretacjami, które zmierzałyby do tezy, że traktat jest rodzajem traktatu ontologicznego, pewną wykładnią tego, jaki świat jest, a takimi dosyć skrajnymi, nowszymi interpretacjami twierdzącymi, że traktat należy traktować jako jedną z terapii, czy jako pierwszą terapię. Tam ważna była figura tej drabiny. No więc dociekania filozoficzne. Zacznijmy może od powrotu do biografii.
takiego bardzo krótkiego. Więc w roku 29, jak może pamiętacie, pamiętamy z ostatniego spotkania, Wittgenstein pracował nad czymś takim, co zwykle w literaturze nazywa się fenomenologią z roku 1929, od marca do października, więc przez jakieś 8 miesięcy się tym zajmował. Fenomenologia w znaczeniu nie Edmunda Husserla, jako taki program namysłu nad fundamentami naszej kultury, czy fundamentami poznania w ogóle, tylko fenomenologia w mniej znanym, dosyć specyficznym rozumieniu Ernsta Macha, takiego filozofa i fizyka, związanego właśnie z filozofią fizyki, filozofią nauki, który starał się określić jak fenomeny, czyli zjawiska, których możemy doświadczać zmysłowo, można powiązać z teoriami. Tam dokładnie chodziło o to, jak należy ustawić przejście między światem zjawiskowym a światem teoretycznym. Ernst Mach twierdził, że w aktualnej nauce jest, można powiedzieć, za dużo, tak mówiąc nieco metaforycznie, czyli generalnie, że w nauce wzorcową nauką była fizyka dla niego, więc w fizyce jest za dużo teorii, spekulacji niepopartej doświadczeniem, bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym, czemuś, co można wyłożyć, odwołując się do doświadczenia zmysłowego. No i Ernst Mach twierdził, że właśnie w tej współczesnej fizyce jest za dużo, potrzebna jest fenomenologia, rozumiana specyficznie jako nauka o tych takich rzeczach, które można dostrzec zmysłowo, można je zobaczyć, nie wiem, dotknąć, tego typu zaangażowanie zmysłowe. No i Wittgenstein na tle tej fenomenologii Macha proponował własną fenomenologię, krótka praca teoretyczna z roku 29, gdzie starał się pokazać, że system teoretyczny proponowany przez nauki przyrodnicze, takie jak fizyka, i opisowa wiedza o naszych doświadczeniach zmysłowych, to są dwa różne systemy, nie ma translacji między jednym a drugim, a one są do pewnego stopnia niezależne. Nie da się, to jest taka główna teza tej fenomenologii z roku 29, przejść od teorii fizycznej, czy jakiejkolwiek teorii naukowej, do tego opisu danych zmysłowych tylko za pomocą reguł wewnętrznych tej teorii. Tego typu przejście jest niemożliwe. Na czacie widzę, że tam dwie osoby się witają, to tak jak najbardziej, cześć. Fajnie, że ktoś się ustawił na to spotkanie. A więc w 29 roku Wittgenstein wraca do Cambridge, prowadzi tę krótką przygodę z fenomenologią specyficznie rozumianą, powiedzmy zajmuje się filozofią nauki, a następnie powoli zaczyna zajmować się tak zwaną późną filozofią. Będzie przez 8 lat pracował nad nią w murach akademii, a potem, kiedy zrezygnuje z Cambridge, jeszcze do końca życia te wątki będą jakoś wracały. Nie wyda żadnej książki w tym okresie i same dociekania wychodzą dopiero po jego śmierci. Niemniej dociekania są w miarę kompletnym dziełem, a w dużej mierze przygotowanym do opublikowania, co widać już zresztą po przedmowie, do której zaraz przejdziemy. Już w samej przedmowie wydaje się, że Wittgenstein traktuje to dzieło jako mniej więcej taką całość skończoną. Między innymi przeprasza czytelnika, że książka nie jest lepsza. A skoro stawia tezę, że książka nie jest lepsza, to ta książka musiała być już w jego głowie w każdym razie w miarę kompletną całością. Dociekania wydane są dopiero pośmiertnie i co ciekawe w języku niemieckim domyślnie. Wittgenstein wykładał na Cambridge, ale z pochodzenia był Austriakiem i najlepiej czuł się w języku niemieckim. Jego główne prace są publikowane w języku niemieckim i na język angielski mamy tłumaczenia. Zarówno traktat jest tłumaczony, są dwa takie dosyć znane tłumaczenia traktatu, to późniejsze uchodzi za trafniejsze. Dociekania przełożyła uczennica i przyjaciółka Wittgensteina, też taka interesująca, analityczna filozofka, Elisabeth Anscombe. Jest to główne tłumaczenie dociekań, a także zarazem główna wersja, z którą, powiedzmy, ta książka wchodzi w życie w światowych dyskusjach. Głównie nieznany jest niemiecki oryginał, tylko właśnie
tłumaczenie Anscombe jako Philosophical Investigations. No tak, ta książka, tłumaczenie zrobiło karierę w świecie anglosaskim, co jest nietypowe. Generalnie rzecz biorąc, niewiele książek filozoficznych, czy w ogóle niewiele literatury tłumaczonej dobrze się przyjmuje w świecie anglosaskim. Jest on taki dosyć samodzielny, można powiedzieć. Mieli głównie wytwory własnej kultury. Oczywiście jest sporo tłumaczeń, ale no, jakby główna część debaty to mimo wszystko są te dzieła tworzone rdzennie w języku angielskim. Dobrze. Mamy książkę Dociekania filozoficzne. Z czego ona się składa? Jest wstęp. Wstęp pochodzi od tłumacza Bogusława Wolniewicza. Zdecydowanie krótszy niż ten, który Wolniewicz napisał do traktatu. Następnie jest przedmowa autora, mająca bodajże 3 strony. No i dalej dociekania. Dociekania zdecydowanie napisane innym stylem niż traktat. Można chyba powiedzieć, że są to aforyzmy, chociaż jest to trochę nadużywanie tego słowa. Dociekania są numerowane, składają się z takich fragmentów długości zwykle pół strony i każdy z tych fragmentów to jest coś w rodzaju pojedynczego dociekania filozoficznego, w którym Wittgenstein mierzy się jakby z jednym problemem, to jest dużo powiedziane, z jakąś taką jedną zagadką, wskazówką, eksperymentem myślowym. Wiele tych fragmentów można czytać niezależnie, chociaż jak się czyta je po kolei, to układają się w jakąś taką całość. Jest tam jakaś, powiedzmy, konstelacja znaczeniowa. Same dociekania są numerowane. W pierwszej części książki jest ich 400, nie, prawie 700, 692 numerowane fragmenty. I ten fragment, część pierwsza, zajmuje aż 242 pierwsze strony wydania polskiego. W części drugiej nie ma już takiej numeracji samych fragmentów. Mamy za to podział na rozdziały z numeracją rzymską. A jak widać, książka nie jest doredagowana do końca. Taka, można powiedzieć, nie jest do końca uspójniona. No, ale generalnie rzecz biorąc, da się wyróżnić takie dwie części. W tej pierwszej właśnie mamy taką numerację cyframi arabskimi, prawie 700 dociekań. W drugiej części dłuższe rozdziały. Druga część jest też wyraźnie krótsza. Zacznijmy może od tego wstępu tłumacza. Jest to tekst dosyć krótki. Jak czytałem po raz pierwszy dociekania filozoficzne, to było już ponad 10 lat temu. Wstęp tłumacza generalnie mi się spodobał. Uważałem, że jest interesujący i kompletnie jakby nie zrobił na mnie negatywnego wrażenia. Po tych 10 latach, kiedy go sobie przeczytałem kolejny raz, jakby przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, to stwierdziłem, że ten wstęp jest obarczony pewnymi wadami. Wyraźnie widzę niż kiedyś niechęć jakby Bogusława Wolniewicza do tej filozofii Wittgensteina i ona przebija przez ten wstęp, co nie jest być może, co nie jest w mojej opinii najlepszą praktyką. Dziwnym trochę wrażeniem jest, że osoba, która pisze wstęp do książki, jakby w tym wstępie stara się podciąć tej książce skrzydła. Niemniej jest to tekst generalnie dość kompetentny, krótko streszczający, o co chodzi w dociekaniach, a także proponujący pewien podział tematyczny. Wolniewicz na 12 stronie swojego wstępu proponuje, jak mniej więcej układają się zagadnienia w dociekaniach, a co jest interesujące, sama książka, jak już mówiłem, nie jest poukładana w taki klasyczny sposób, więc tego typu przybliżenia czy pogrupowania tematyczne są przydatne po prostu, więc to jest na pewno wartościowe. Jeszcze chciałem odnieść do rzeczy, na którą zwróciłem uwagę już wcześniej, jak to pierwszy raz czytałem, a teraz jeszcze mocniej mnie uderzyła, czyli do tabelki. Na stronie 16 jest tabelka. Ona tak wygląda.
Nie ma sensu się tutaj za bardzo przyglądać, ja ją skomentuję, ale skomentuję ją szybko, bo nie chcę, żebyśmy zbyt wiele czasu spędzili z tym wstępem. Niemniej uważam, że przeanalizowanie jednej komórki tej tabelki będzie interesującym sposobem na wprowadzenie pierwszego pojęcia Wittgensteina, a także opowiedzenie trochę o tej myśli. Więc dobra, czym jest to tabelka? Tabelka to jest autorski pomysł Bogusława Wolniewicza. On stara się zaszeregować wszystkie filozofie, jakie istnieją, czy istniały w historii, do czterech komórek. Są cztery komórki i dwie linie podziału. Mamy podział na filozofie, które są racjonalne i irracjonalne, a także na takie filozofie, które to jest moim zdaniem nie najlepsze określenie, są naturalistyczne albo transcendentalistyczne. No właśnie, uważam, że to określenie transcendentalizm nie jest najbardziej fortunne, nie do końca wiadomo, o co tutaj chodzi. Wydaje się, że lepsze byłoby po prostu przeczenie, że są filozofie naturalistyczne i non-naturalistyczne, że tam jakieś nienaturalistyczne, supranaturalistyczne. Wittgenstein z okresu traktatu jest jaskrawym przeciwieństwem w tym układzie Wittgensteina z okresu dociekań, którym się zajmujemy dzisiaj. Wolniewicz twierdzi, że Wittgenstein w traktacie to jest przykład filozofii transcendentalistycznej, czyli ja bym to nazwał, powiedzmy, takiej nienaturalistycznej, twierdzącej, że jest coś więcej w rzeczywistości, jakiś rodzaj transcendencji, jakiegoś bóstwa, i racjonalistycznej, czyli stosującej aparat logiczny, formy rozumowania. Nie jest to złe określenie. Większym problemem jest dla mnie stwierdzenie, że ten Wittgenstein z okresu dociekań jest tego dokładnym przeciwieństwem, czyli że jest naturalistyczny i że jest nieracjonalny, czy irracjonalny, zdaniem Wolniewicza. I jego twórczość, dociekania mają być podobne do trzech innych nurtów filozoficznych, jakby trzy inne rzeczy złapały się do tego fragmentu kwadratu. Jest tam freudyzm, nowa era, w cudzysłowach, i postmodernizm. Więc co się tutaj dzieje? Albo jak to zanalizować? Zacznijmy może jeszcze od rozstrzygnięcia, czy jest to dobra kategoryzacja. Znaczy ja uważam, że nie. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, czy filozofia z okresu dociekań ma charakter naturalistyczny czy nienaturalistyczny, wydaje mi się, że nie da się tego jednoznacznie rozstrzygnąć. Tak jak traktat wydaje się, że jednoznacznie postulował, że istnieje jakaś taka rzeczywistość transcendentna względem świata przyrodniczego. Były tam fragmenty o Bogu, były tam fragmenty o jakimś takim logicznym świecie, który jest mocno istniejący. Więc generalnie typowe rzeczy, które można by zaklasyfikować jako taki schemat non-naturalizmu. Przestrzeń logiczna, świat bytów logicznych, tego typu rzeczy. Bez wątpienia filozofia non-naturalistyczna. Jeśli chodzi o dociekania, to moim zdaniem nie da się dokonać łatwej kategoryzacji, nie da się łatwo rozstrzygnąć, czy jest to książka o charakterze naturalistycznym, czy non-naturalistycznym, więc ta podziałka jej nie łapie. Jeśli chodzi o irracjonalizm, to no nie wiem, ja nie lubię tego słowa. Uważam, że w filozofii jest ono używane głównie pejoratywnie, ma zszargać dobre imię innego filozofa, twierdzi się, że jest on irracjonalny, czyli że tezy swoje głosi nie na podstawie jakichkolwiek rozumowań, tylko na podstawie, dajmy na to, emocji, a pewnych, nie wiem, poglądów opartych o wiarę, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to nie jest dobre oddanie ducha dociekań. Za dociekaniami stoi pewnego rodzaju rozumowanie, które będę tutaj się starał odtworzyć, rodzaj tej terapii, i to jest rozumowanie, to jest filozofia racjonalna w takim znaczeniu, że ważne są pewnego rodzaju racje, które mają nas nakłonić do przyjęcia lub odrzucenia pewnej perspektywy, w tym wypadku metafilozoficznej. Więc nie nazwałbym absolutnie filozofii Wittgensteina z okresu dociekań jako irracjonalizmu. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad tą taką grupę, w której tłumacz umieszcza tą filozofię. I pomoże nam w tym pojęcie,
które występuje w dociekaniach filozoficznych. Uważam, że to będzie fajny sposób na wprowadzenie go. W dociekaniach filozoficznych Wittgenstein korzysta z takiego pojęcia, które nazywa się podobieństwo rodzinne, czy podobieństwo rodzinowe, family resemblance. I ma się to tyczyć pewnego rodzaju pojęć. Zdaniem naszego autora pojęcia układają się w takie podobieństwa rodzinne. Na przykład wszystkie gry stworzą coś w rodzaju rodziny pojęć. Jak co łączy szachy, piłkę nożną, pokera i dajmy na to jeszcze, nie wiem, koszykówkę. No, można powiedzieć, że wszystkie te czynności, wszystkie te aktywności polegają na interakcjach między większej, no przynajmniej tam dwóch ludzi musi być, czyli musi być więcej niż jedna osoba. Nie chodzi o to, żeby grać sam sobą, chociaż to też byłoby interesujące pytanie, czy musi być więcej graczy, żeby gra mogła istnieć. Są pewnego rodzaju reguły, jest pewnego rodzaju cel, czy intencja. Innymi słowy, celem gry jest zwycięstwo, a zwyciężenie drugiej strony. No i każda ze stron jakby dąży do przezwyciężenia tej drugiej, czyli strony są podzielone na dwie drużyny. W niektórych można przegrać, w niektórych można wygrać. Może Marek Nowak pisze, że w grze możesz wygrać lub przegrać. Tak, to jest dobry komentarz. To jest jedna z takich rzeczy, które mogłyby sprawiać, że daną aktywność nazwiemy grą. No ale no jest tych jakby charakterystyk sporo. Nie chodzi tutaj o to, żeby podać ich wyczerpującą listę. Nie taki jest duch tej filozofii Wittgensteina, tylko raczej, żeby tak nas ponaprowadzać pewnymi przybliżeniami. Innymi słowy, wszystkie gry mają pewnego rodzaju podobieństwo rodzinne i na tej samej zasadzie powinniśmy także rozumieć kluczowe pojęcie z tej późnej filozofii Wittgensteina, czyli grę językową. Gra językowa jest czymś w rodzaju gry, czyli jest w jakimś sensie podobne do szachów, do koszykówki, do piłki nożnej, do szachów podobnych, jak pisze Krzysztof Rychert. No ale jest też różna. Jest różna o tyle właśnie, że ma ten dodatkowy przymiotnik, jest językowa. Czyli nie chodzi tutaj o przesuwanie jakichś obiektów, podawanie piłki do innych zawodników, tylko chodzi o coś związanego z językiem, jakieś zjawisko językowe. Czym jest gra językowa, to się mam nadzieję wkrótce wyjaśni. Interesującym czynnikiem, który odróżniałby grę językową, jest to, że wydaje się, że w grze językowej nie chodzi o zwycięstwo. Trudno podać warunki zwycięstwa i przegranej w przypadku gry językowej. Z innymi grami raczej będzie ją do ich świata zbliżać to, że ma ona pewne reguły. Są to reguły, na które wszyscy użytkownicy języka muszą się zgodzić, żeby mogło dojść do komunikacji. Reguły są do pewnego stopnia arbitralne. Tak, tu jest pomysł, że debata. Debata byłaby, Krzysztof Rychert sugeruje debatę, debata byłaby dobrym przykładem gry językowej, w której chodzi o zwycięstwo lub przegraną, niemniej to jest szersza kategoria. Dowolna komunikacja, zdaniem Wittgensteina, dowolne użycie języka będzie łapać się w kategorię gry językowej. No, wydaje się, że jak idziemy do sklepu i nawiązujemy na przykład relację ze sprzedawcą, prostą wymianę informacji, że ja chcę te produkty, tutaj sprzedawca chce tam pieniądze, czy tam nie wiem, może to barterowa wymiana, tam zaoferuje swoje produkty, znaczy będzie chciał jakieś nasze produkty. No, nieważne. W każdym razie gra językowa będzie miała opisywać wszystkie fenomeny językowe. Do innych gier językowych jest ona podobna na zasadzie tego podobieństwa rodzinnego. Jeszcze wracając trochę do tego wątku, tak trochę cofając się w czasie. Mamy cztery określenia, czyli w tej przedmowie Bogusława Wolniewicza, które mają być podobne do filozofii Wittgensteina z okresu dociekań filozoficznych. Jest tam freudyzm, postmodernizm, i nowa era. No i właśnie Wittgenstein 2, czyli dociekania filozoficzne.
Co Wolniewicz stara się tutaj zrobić? Wolniewicz stara się ustanowić podobieństwo rodzinowe. Czyli stosuje, być może nieświadomie, stosuje kategorię języka, kategorię filozoficzną Wittgensteina, stara się nam pokazać, że wszystkie te elementy mają coś wspólnego, dokładnie mają mieć wspólną klasyfikację w tej tabelce, czyli wszystkie być naturalistyczne, innymi słowy twierdzić, że nie istnieje jakiś taki wymiar transcendentalny, który można kojarzyć albo z bóstwem, albo co w wypadku dociekań może będzie lepszym skojarzeniem, transcendentalne znaczenia. Do tego wątku wrócę, kiedy będziemy się zajmować tym, co znaczą słowa, ale w niektórych teoriach sugeruje się, że względem słów istnieją znaczenia. Znaczenia tych słów to są obiekty, do których te słowa się odnoszą i właśnie znaczenia tych słów są względem nich transcendentne. Więc można też tego typu transcendencję przyjmować. I tym transcendentnym rzeczą względem słów mogą być na przykład jakieś obiekty o charakterze logicznym. Wittgenstein nie będzie w dociekaniach przyjmował tego typu transcendencji, tymczasem wydaje się, że ją przyjmował w traktacie. Dobrze, więc mamy te cztery rzeczy, one mają być do siebie podobne. O tym, że nie przyjmuję już tezy, że nie zgadzam się za bardzo z tezą, że filozofia w dociekaniach jest irracjonalna i naturalistyczna, już coś powiedziałem. Teraz może jeszcze parę słów, czym są te trzy inne rzeczy, z którymi jest zestawiana, i poprzez odróżnienie od nich być może będzie nam łatwiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Więc najpierw mamy freudyzm. Dlaczego Freud, czy dlaczego myśl Freuda trafiła do tego zestawienia? Wydaje się być ona naturalistyczna, w sensie dla Freuda rozmaite konstrukcje kulturowe, takie postulowane przez religię, są tak naprawdę pracą pewnych symboli kulturowych, nieświadomości, superego, czy tam nadia, tego typu rzeczy. Sam Freud też jest ateistą, więc klasyfikacja jest dobra. Jeśli chodzi o irracjonalizm, to w przypadku psychoanalizy freudowskiej jest to do pewnego stopnia uzasadnione, chociaż z pewnym zastrzeżeniem. Trzeba dodać taką gwiazdkę. Można mówić o dwóch typach racjonalizmu, czy dwóch typach irracjonalizmu. Jakby jest porządek argumentacji, wyjaśnienia, jest porządek przyczynowy, czy porządek rzeczywistości, którą dana teoria stara się opisywać. Innowacją psychoanalizy freudowskiej jest to, że ona stara się uchwycić świat irracjonalny, świat tego, co pozaracjonalne, wymykający się takiej zwykłemu poznaniu. Chodzi generalnie o złapanie tego nieświadomego, czyli takiej nieracjonalnej przyczyny, która determinuje wszystkie nasze racjonalne poglądy. I sama procedura wywodu, to co Freud pisze, jego teksty, są jak najbardziej racjonalne. Tam jest argumentacja. Na przykład typowy argument, no tam nieświadome istnieje, mamy sny i w tych snach pojawiają się jakieś takie dziwne elementy. Widać, że w tej psychice jest coś więcej niż można się na co dzień spodziewać. Więc za pomocą racjonalnych argumentów Freud stara się nas przekonać, że istnieje jakieś takie nieracjonalne podłoże zjawisk psychicznych. No i mamy porządek racjonalny wyjaśnienia teorii i irracjonalny czynnik, który ta teoria stara się uchwycić, czy pozaracjonalny. To jest psychoanaliza freudowska. Wittgenstein, zwłaszcza Wittgenstein w dociekaniach, niczego takiego nie twierdzi. Absolutnie nie ma tutaj żadnych tez o tym, że istnieje jakiś taki pozaracjonalny, irracjonalny czynnik, który determinuje na przykład nasze użycia językowe. Nie ma żadnej nieświadomości, która by nas determinowała, żadnej struktury nadia albo id. Więc pod tym względem jest to nietrafione. Nie postuluje się żadnego nieracjonalnego czynnika. No jeśli chodzi o porządek wywodu, to wydaje mi się, że jest dosyć racjonalny. Więc tutaj podobieństwo, no takie średnie. Dalej mamy nową erę, New Age innymi słowy, czyli pewnego rodzaju zjawisko religijne. Nowa, często tak zwana nowa religijność synkretyczna, łącząca wiele różnych rzeczy, medytację, jogę, jakieś pomysły zaczerpnięte z myśli indyjskiej, z myśli buddyjskiej, często także otwarta na doświadczenie psychodeliczne.
jakoś tam nawiązująca do ruchów kontrkulturowych z lat 60., ale też względem niej niezależna, bo New Age nadal istnieje, a od tej kontrkultury minęło już z 50 lat. Czy jest to poznanie racjonalne? Wydaje się, że nie. I tutaj jakby ta tabelka Wolniewicza moim zdaniem pracowałaby najlepiej. Jerzy Prokopiuk, na którego się już chyba powoływałem w trakcie któregoś z tych streamów, ale nie jestem pewien do końca w jakim kontekście. Jerzy Prokopiuk, polski tłumacz Junga, znawca jego twórczości, na opis New Age'u stosuje określenie transracjonalne. Wydaje mi się, że ono jest tutaj dobre. Dobrze trafia mniej więcej o co chodzi, przynajmniej w takiej dobrej wersji tego typu myślenia. Innymi słowy, postuluje się, że poza poznaniem racjonalnym, czyli takim dyskursywnym, logicznym, którym posługujemy się na co dzień, którym ja się na przykład staram posługiwać w trakcie tego spotkania, mamy także dostęp do pewnej władzy transracjonalnej, na przykład jakiejś intuicji, nie wiem, bezpośredniego kontaktu z bóstwem za pośrednictwem transu, medytacji, odlotu przy pomocy LSD, tego typu rzeczy. Nie? Czyli alternatywny sposób postrzegania rzeczywistości, jakaś taka dodatkowa władza. Niekoniecznie właśnie irracjonalna, tylko zdaniem Prokopiuka lepszym słowem jest transracjonalna, czyli jakoś przekraczająca ten racjonalny porządek, ale go nie eliminująca. Czy Wittgenstein twierdzi, że istnieje jakaś taka transracjonalna władza, która da nam dostęp do wiedzy na temat tego, czym jest język? Nie, absolutnie nie. Nie ma w dociekaniach filozoficznych tego typu wątku. Nie ma tutaj zachęt do medytacji, jogi, zen, czy zażywania środków psychoaktywnych. Nie ma też absolutnie twierdzenia o tym, że istnieje właśnie jakaś taka tajemnicza, dodatkowa władza, która da nam dostęp do prawdy na temat świata. No więc nie jest to znowu najlepsze podobieństwo. No i wreszcie mamy postmodernizm. Postmodernizm to też takie słowo wieloznaczne. Wittgenstein, zwłaszcza z okresu dociekań, bywa traktowany jako pewnego rodzaju prekursor postmodernizmu. Zwłaszcza moim zdaniem, jeśli chodzi o postmodernizm amerykański, da się wykazać linię przejścia między Wittgensteinem a neopragmatyzmem Richarda Rortiego, który można przy tam pewnym naciąganiu nazwać jakimś tam przykładem postmodernizmu, czy myśli nawiązującej do postmodernizmu. I tu uważam, że podobieństwo jest najbliższe, w sensie istnieje podobieństwo między projektem dociekań a tym, o co chodzi niektórym myślicielom postmodernistycznym. To się całkiem nieźle broni. Postmoderniści zwykle są naturalistyczni, jak najbardziej. Jeśli chodzi o ich stosunek do racjonalności, to często starają się pokazać, że to, co kulturowo rozpoznajemy jako racjonalne, jest trochę podejrzane. To jest typowa figura, powiedzmy, tekstu postmodernistycznego. Mamy jakieś takie zjawisko, ono wydaje się być w pełni akceptowalne, wydaje się być dobrym uniwersale, powiedzmy, a przychodzi taki postmodernista i twierdzi, to jest trochę podejrzane. I żeby to podać na przykładzie, może najpierw taki przykład trochę kompromitujący, powiedzmy taki przykład Sokalowski, mający trochę ośmieszyć postmodernizm. Postmoderniści mają tendencję do tego, żeby tworzyć takie dziwne figury i zapewne dałoby się znaleźć tekst postmodernistyczny, którego autor by twierdził, że osoby o różnych wyznaniach przyjmują trochę różne, powiedzmy, zasady logiczne, czyli myślą w trochę różny sposób, ta wiara ich jakoś do tego determinuje. No i tam, dajmy na to, nie wiem, buddyści są bardziej skłonni do, powiedzmy, logiki rozmytej czy wielowartościowej, a chrześcijanie i tam, nie wiem, zwolennicy islamu są bardziej skłonni do jakiejś tam logiki dwuwartościowej, do KRZ-u. Zapewne dałoby się znaleźć tekst postmodernistyczny z tego typu tezą, czy jakąś taką tezą podobną, dość absurdalną, nie? W sensie ona prawdopodobnie jest nieprawdziwa. No i postmoderniści trochę sami są sobie winni, bo potrafią też generować tego typu teksty. Więc to jest przykład tego postmodernizmu, kiedy właśnie racjonalność jest wzięta jakby jako kontrowersyjna, czy taka niejednoznaczna, ale nie jest przeprowadzona najbardziej przekonująca argumentacja. Myślałem nad takim trochę lepszym przykładem i wymyśliłem coś takiego. To nie jest tekst żadnego postmodernisty, ale wydaje mi się, że mogłoby jakoś podpierać
ich poglądy, czy poglądy wygłaszane w tym nurcie myślowym. W naszej kulturze, w kulturze zachodniej, europejskiej XXI wieku, czymś oczywistym jest to, że dzień składa się, taki dzień typowy, składa się z podziału na czas pracy i czas odpoczynku. Innymi słowy, należy pracować przez ileś godzin, a potem jakby ma się wolne. Na przykład jest 8 godzin pracy i potem parę godzin na realizację samego siebie. Czyli ścisły podział między pracą a czasem wolnym. I to jest coś, co poprzez taką właśnie fałszywą uniwersalizację, fałszywe stwierdzenie, że to powinno obowiązywać we wszystkich kulturach i wszystkich czasach, można pokazać, że no właśnie, to jest przygodna sprawa, dla nas tylko taka oczywista. Istniało wiele historycznych kultur, w którym podział na to, na czas pracy i czas odpoczynku był niejednoznaczny. Tak naprawdę są to kategorie, które pojawiły się jakoś tam historycznie w trakcie epoki, w trakcie rewolucji przemysłowej, prawdopodobnie ten 8-godzinny dzień pracy. Nie jest to coś, co występuje we wszystkich kulturach. Drugim przykładem tego typu mogły być świat reklamy. Żyjąc jakby na Zachodzie, wydaje się, że każdy produkt ma reklamy i wręcz każdy produkt powinien być reklamowany, bo jeśli nie będzie reklamowany, to nikt tego nie przeczyta. Tymczasem gdybyśmy zapytali na przykład Kartezjusza, czy powinien reklamować swoje medytacje, to prawdopodobnie by nas wyśmiał. Sama idea tego, że książkę filozoficzną należy reklamować, byłaby dla niego absurdalna. Więc na przykład taka teza, którą ktoś mógł wygłosić, że każdy produkt powinien być reklamowany, też jest historycznie kontrowersyjna. No, więc zbierając to, podobieństwo rodzinowe w mojej opinii między Freudem i New Age'em nie zachodzi, ale zachodzi do pewnego stopnia między postmodernizmem a tym projektem Wittgensteina. Jeszcze zobaczmy, co się pojawiło na czacie. Czy był już przykład z szachami? Trochę był, tak, kiedy mówiłem o grach językowych. Historia życia prywatnego z tezą, że czas wolny i prywatność zaczynają się od rewolucji francuskiej, dodaje Marek Nowak. No, prawdopodobnie tak. Brzmi sensownie. No dobrze, więc tyle o tym wstępie. Ułożenie dociekań w stosunku na tle jakby innych nurtów filozoficznych wydaje mi się o tyle potrzebne, że być może dało nam lepsze zrozumienie tego, do czego to jest podobne, do czego nie jest podobne, jakie są motywy przewodnie tej myśli. Przejdźmy do przedmowy. Przedmowa jest króciutka. Chodzi mi teraz o przedmowę autora. Zaczyna się od stwierdzenia, że zawarte w niniejszej książce uwagi filozoficzne są niejako zbiorem szkiców plenerowych, które powstały podczas długich i zawiłych wędrówek. Ciekawy typ charakterystyki tego dzieła. Sam Wittgenstein twierdzi, że no nie jest to dzieło traktatowe, nie jest to klasyczne dzieło filozoficzne, w którym jest tezy, argumentacja, podział na rozdziały, kolejne wykładanie myśli w sposób usystematyzowany, tylko właśnie jest to rodzaj takich przechadzek plenerowych, gdzie mamy zarysy pewnych rzeczy, a pewne myśli są wynotowywane jako istotne. I Wittgenstein w swoim wstępie rozpacza, że nie udało mu się ułożyć tych przemyśleń w sposób bardziej taki systematyczny. Te same zagadnienia lub prawie te same porusza się wciąż od nowa z różnych stron, szkicując coraz to nowe obrazy. Wśród nich mnóstwo było chybionych lub mało charakterystycznych, obarczonych wszelkimi ułomnościami słabego rysownika. Wyłączywszy te, pozostało trochę jako tako udanych, które należało teraz, częstokroć je przecinając, tak uporządkować, by dawały jakieś wyobrażenie o krajobrazie. Tak sam Wittgenstein opisuje swoją książkę. Innymi słowy, stwierdza, i też kiedy mówiłem o sposobie jego pracy, to wiem, że to jest prawda, przygotował sporo wersji tej książki, sporo pomysłów, jak można te notatki uporządkować. Niemniej, ponieważ nie tworzyły one takiego spójnego ciągu, jednolitego wywodu, tylko właśnie były takimi różnymi przemyśleniami na tematy rozmaite,
miał duży problem z tym, jak je ułożyć w uporządkowaną książkę, no i ostatecznie stwierdził, że sam projekt jest do pewnego stopnia chybiony, nie wszystkie są trafne, no ale niektóre są niezłe. No i na pewno niektóre zrobiły sporą karierę. Wspominałem już o tym, że celem tej filozofii Wittgensteina z okresu dociekań jest terapia. O co tutaj chodzi? Jak miałaby wyglądać terapia? Czy za pomocą krótkiego wprowadzenia uda mi się wyleczyć jakiś problem filozoficzny, tylko go tak przedstawiając. Więc pomyślmy sobie o takiej przykładowej terapii. Terapia, czyli właśnie dlaczego terapia? Dlaczego w ogóle mamy leczyć się z problemów filozoficznych? Wittgenstein będzie twierdzić, że trudność filozoficzna, problem filozoficzny pojawia się wtedy, kiedy staramy się względem świata i języka zająć pozycję podmiotu, która jest niemożliwa. Jest niemożliwa dlatego, że staramy się spojrzeć na język lub na świat z perspektywy, jakby względem tego świata zewnętrznej, takiej niemożliwej perspektywy. Na przykład staramy się mówić o całości języka. No właśnie, żeby powiedzieć coś o całości języka, jak się wydaje, język musiał być obiektem takim jak ta książka. Gdyby był obiektem takim jak ta książka, to mógłbym, nie wiem, może za blisko kamery. Gdyby był obiektem takim jak ta książka, to mogę na nią, powiedzmy, spojrzeć jako na całość, chociaż to też jest trochę ściema, tak na dobrą sprawę. Zawsze widzę tylko jedną stronę tej książki. To powiedzmy uwaga, którą można wynotować z, tam nie wiem, twórczości Ingardena, nie? Że tam tył obiektu, na który patrzymy, jest domniemany, a tak naprawdę nie wiadomo. Może kiedy na niego nie patrzę, to tam jakoś się dematerializuje. No ale nie, raczej książki się nie dematerializują, kiedy na nie patrzymy. Chociaż kto tam wie. No, ale właśnie, problem, jaki Wittgenstein zauważa w typowych problemach filozoficznych, brzmi właśnie tak, że filozof zajmuje niewłaściwą pozycję względem świata i względem języka, stara się spojrzeć na język jako na coś zewnętrznego i stara się także na świat spojrzeć jako coś takiego zewnętrznego, stara się spojrzeć na materialny świat, na przykład z perspektywy niematerialnego umysłu albo niematerialnej duszy. I to jest typowy błąd filozofii, zwłaszcza tak zwanej filozofii klasycznej. Zdaniem tego Wittgensteina z okresu dociekań zawsze jesteśmy uwikłani w świat, zawsze jesteśmy uwikłani w język, czyli innymi słowy zawsze zamieszkujemy w świecie i języku, no i da się na te rzeczy tylko patrzeć od wewnątrz, trochę tak starać się je rozjaśniać. Taki jest program, przeprowadźmy jakąś terapię. Pierwszy pomysł na terapię. W języku występują takie określenia jak mieć ciało. Ciało to jest coś, tak nam sugeruje język, co można posiadać. Można mieć, mówi się, że ma się ciało, ma się umysł, ma się pewne poglądy, ma się duszę. I teraz pierwsza trudność, czy wskazanie na pierwszy problem tego typu użycia słów. Czym jest ten obiekt, który ma te kolejne elementy? Skoro ma ciało, znaczy, że chyba nie jest ciałem, ma także umysł, więc nie jest umysłem, ma duszę, więc nie jest duszą. Więc widzimy, jak ten podmiot, czy to, czym jest ten obiekt, który ma te, który ma mieć te rozmaite obiekty, ma mieć ciało, umysł i duszę, to się coraz bardziej odsuwa. To zostaje się jakimś takim, skoro nie jest ani ciałem, ani umysłem, ani duszą, to czym jest? Nie wiadomo. Pewnego rodzaju problem, jak najbardziej. Drugi problem, czy mamy ciało w takim samym znaczeniu, jak mamy, dajmy na to, zakupy ze sklepu? Wydaje się, że nie. To też będzie taki typowy wątek wielokrotnie, na który będzie zwracał uwagę Wittgenstein, że problemem problemów filozoficznych jest to, że słowa są w nich używane w sposób inny niż w użyciu potocznym, tak moglibyśmy powiedzieć, że słowo mieć opisujące, czy generalnie bazujące na posiadaniu pewnego rodzaju obiektów fizycznych, nie, tak zupełnie bazowo. Słowo mieć, czasownik mieć został stworzony po to, żeby móc opisać, że mam pewne obiekty, nie, mam tam, nie wiem, kamienie, dzidy, ubrania na sobie i tak dalej. Następnie mamy mieć, powiedzmy, podbite na poziom wyżej, na poziom abstrakcji, można mieć takie bardziej abstrakcyjne rzeczy, na przykład można mieć ziemię, można mieć budynek, można mieć prawo do ziemi, to już też takie trochę dziwne. Dalej można mieć cechy charakteru,
bazujący zapewne na jakichś określeniach fizycznych, jak na przykład, nie wiem, można mieć urodę, ale też można mieć dobre imię, cokolwiek to znaczy. No a już dalej mam takie dziwaczne użycie słowa mieć. Właśnie mieć umysł. Co to znaczy mieć umysł? Albo mieć ciało. To wydaje się, że to my jesteśmy tym ciałem, czy tym umysłem, które a nie tak, że je mamy. Sam Wittgenstein będzie polemizować z tym poglądem psychofizycznym. Istnieje w ogóle w filozofii taki spór między tym, czy jesteśmy raczej ciałami, czy umysłami, powiedzmy, a w filozofii analitycznej znany jako mind-body problem. Wittgenstein zajmuje w nim dosyć ciekawe stanowisko, które rekonstruuje za fajną książką Petera Hackera, którą udało mi się złapać w bibliotece. Jakby ktoś szukał wprowadzenia do Wittgensteina, to jest niezłe. Tak to wygląda, to ma tylko 80 stron. Peter Hacker napisał książkę, to się nazywa w języku angielskim Wittgenstein on Human Nature, czyli Wittgenstein o naturze ludzkiej. W języku polskim wyszło w roku 1997 jako po prostu Wittgenstein. Jest to miniatura filozoficzna z wydawnictwa Amber. Sympatyczna książka, w której autor stara się zrekonstruować antropologię Wittgensteina, czyli jego pogląd na temat tego, czym jest człowiek, właśnie jakoś go ustawić w tych dyskusjach o tym, czy jesteśmy ciałami, umysłami, czy czymś tam jeszcze, może duszami. Co jest istotne jakby w kontekście dzisiejszego spotkania, to książka Hackera jest właśnie o tej późnej filozofii Wittgensteina, czyli jest opisuje jego poglądy z okresu dociekań. Marek Nowak dodaje, w buddyjskim rozumieniu nie mamy umysłu, rozpoznajemy umysł jako swego rodzaju przestrzeń logiczną. No tak, ja się z tym zgadzam, w sensie, dobra, zgadzam się z tym opisem buddyzmu. Mam też pewne sympatie, powiedzmy takie personalne, ciągnące mnie do tych rozwiązań buddystycznych, czy buddyjskich, w których właśnie należy rozpoznać ego jako coś, co nie istnieje. Że jak się dokona takiej analizy tego, czym jesteśmy, to się okazuje, że to tego tam, żadnej substancji tam nie ma. I wydaje mi się, że Wittgenstein ma momentami podobne intuicje, zwłaszcza w traktacie odczytanym jako taki rodzaj zagadki zen, można by powiedzieć, bo jest tego typu interpretacja. No ale niemniej wydaje mi się, że raczej tutaj pewne rzeczy rezonują z buddyzmem, niż są nim inspirowane. Nie wydaje mi się, żeby Wittgenstein był, nie wiem, miał kontakt z buddyzmem. W każdym razie w trakcie czytania rozmaitych opracowań nie udało mi się trafić na tego typu pomysł. Dobra, przeczytałem jeszcze jakiś komentarz. Maciej Kwiatkowski dodaje, wskazówką dla posiadania może być pytanie, królem jest ten, kto ma koronę czy władzę, czyli posiadanie można sprowadzić do sprawczości na rzecz akceptowalną przez innych agentów. Tak, to jest dobra uwaga. Jeszcze weźmy drugą terapię może. Ta jest taka chyba najbardziej znana. W filozofii istnieje słowo, które zrobiło gigantyczną karierę. Jest to słowo byt. Byt. Byt lub istnienie, kategoria zbiorcza, która ma opisywać zbiorczo wszystkie obiekty, które istnieją. No i kategoria, która generalnie rodzi wiele problemów. Weźmy sobie taki czasownik istnieć. Wittgenstein, czy Hacker, którego akurat tutaj rekonstruuję, właśnie w tej książce Hacker, tak podaję tam parę takich łatwych przykładów, powiedzmy takich dydaktycznych przykładów terapii, które teraz powtarzam. Więc, no właśnie, mamy czasownik istnieć, mamy też rzeczownik byt, zacznijmy od tego czasownika. Czy istnieć to jest czasownik, z którego można korzystać tak samo jak z takich prostszych czasowników, jak na przykład z czasownika jeść albo chodzić? No wydaje się, że nie. Z istnieniem jest ten problem, że każdy obiekt, który istnieje, ma tą cechę. Jest to taka dziwaczna kategoria, trudno się generalnie o niej mówi. Ona jakby dotyczy wszystkiego, znaczy dotyczy wszystkiego poza nicością, a jedyną cechą nicości jest to, że jej nie ma. No i jest to taka dziwna, jakaś dziwna cecha. Właśnie część filozofów się zastanawiała, czy jest to jakaś taka dziwna własność, że obiekty, które istnieją, mają tą własność, czyli mają taką, nie tylko istnieją, ale też mają dodatkową własność jakby w swojej strukturze, własność istnienia.
kiedy ta własność z jakiegoś powodu znika, to się rozpadają. Albo może przez to, że się rozpadają, że umierają na przykład, to tracą własność istnienia. Więc dziwaczna kategoria, dziwaczna, no, ważna na pewno dla filozofii, ale też taka kontrowersyjna. Trudno jest złapać względem niej jakieś takie nastawienie. No, Wittgenstein nie wyjaśni nam, co zrobić z tym problemem istnienia, tylko raczej wskaże, że właśnie jest to słowo dziwacznie użyte, słowo, które odnosi się do wszystkich innych słów, a także do samego siebie. Każdy obiekt jest tym, co istnieje i po prostu musimy być bardzo czujni, kiedy korzystamy z takiego ogólnego słowa jak byt. Bo prawdopodobnie rozmaite zdania, które będziemy starali się wypowiedzieć, nie będą zbyt sensowne. A jak byłem ostatnio na spacerze, to udało mi się wymyślić też taki, powiedzmy, bardziej kreatywny pomysł na to, jak mogłaby wyglądać terapia filozoficzna. A więc wyobraźmy sobie, to jest trochę wyobrażony przykład, ale wydaje mi się, że tego typu coś mogło mieć miejsce. Weźmy sobie taką bardzo klasyczną filozofię, można by powiedzieć królową wśród filozofii, czyli scholastykę. I wyobraźmy sobie debatę między scholastykami, którzy zastanawiają się nad pewnego rodzaju bardzo specyficznym problemem filozoficznym związanym z takimi kategoriami jak transcendentalia i zastanawiają się nad tym, czy dobro i prawda są piękniejsze od piękna samego, czy są równie ładne. Jest to wymyślony przeze mnie przykład problemu scholastycznego, ale potrafię sobie wyobrazić, że jakieś takie, powiedzmy, wspaniałe umysły scholastyki mogłyby napisać na ten temat artykuł. Więc mamy trzy pojęcia rozumiane tak trochę po platońsku. Mamy dobro samo w sobie, piękno samo w sobie i prawdę samą w sobie. I następnie nasi myśliciele scholastyczni mają rozważyć, czy dwa z nich, czyli czy dobro i prawda, są tak samo piękne jak piękno samo, czy są nieco, powiedzmy, brzydsze. Jakie tutaj rozwiązania można by podać? No powiedzmy, że standardowo można podać dwa rozwiązania. Rozwiązanie numer jeden twierdziłoby, że piękno samo, z uwagi na to, że jest czystym pięknem, to musi być najpiękniejszym obiektem, no więc prawda i dobro muszą być trochę brzydsze, mniej piękne. Rozwiązanie numer dwa, na które prawdopodobnie większość scholastyków ostatecznie by się zdecydowała, twierdziłoby, że są to trzy transcendentalia, czyli trzy własności, które można zamiennie orzekać. No i przez to, ponieważ dobro, piękno i prawda są wymienne, to wszystkie są tak samo piękne. I piękno samo jest tak samo piękne jak prawda i dobro. No, tak mogłaby wyglądać debata między scholastykami. Wittgenstein by tutaj przyszedł, Wittgenstein z okresu dociekań, i po prostu powiedział, że tutaj się dzieje coś bardzo dziwnego. Jest użycie słów poza ich normalnym użyciem. Przede wszystkim pierwszą rzecz, którą możemy sobie powiedzieć, kategoria piękniejsza, bo ocenianie jednych obiektów względem innych ma sens tylko, kiedy porównujemy obiekty, które są na jakiejś tam skali, powiedzmy, piękne. Czyli powiedzmy, mamy nie wiem, dwa jabłka, jedno jest nadgryzione przez robaka, drugie jest takie, powiedzmy, jest zwykłym jabłkiem i większość badanych respondentów w jakiejś ankiecie stwierdzi, że tam jabłko z robakiem jest mniej piękne od tego jabłka bez robaka. Czyli mamy dwa przedmioty, one są jakoś tam się układają na skali piękna i można je porównywać mniej lub bardziej obiektywnie. Tymczasem, kiedy staramy się porównywać inne pojęcia, jakieś takie pojęcia jak dobro, prawda, czy właśnie piękno samo, to bardzo trudno nam się w ogóle jest odnieść do tego, jak kategoria piękna je uchwytuje. To się wydaje być właśnie jakiś taki dziwaczny pomysł. W jakim sensie w ogóle pojęcie dobra może być piękne? Znaczy, nie chodzi o to, że bo to mówimy o tak zwanych pojęciach samych, nie? Jakichś takich dziwnych, abstrakcyjnych bytach. Nie chodzi o to, że na przykład napis dobro jest wykonany ładną czcionką i budzi nasze, nie wiem, uznanie estetyczne. I podejście Wittgensteina do tego typu debaty nie polega na tym, że on sformułuje jej rozwiązanie, czyli stwierdzi, że właśnie bardziej jeden niż dwa, albo bardziej dwa niż jeden, czyli bardziej raczej piękno samo jest piękne, albo nie, to one są wymienne. Nie, po prostu wskazujemy, że jest to problem do pewnego stopnia nierozwiązywalny, że po prostu pojęcia są tutaj dziwacznie używane poza użyciem, jakie można kojarzyć z języka potocznego. No i nie da się z tym nic za bardzo zrobić. To jest pytanie, którego nie da się rozwiązać i można je po prostu porzucić. I to też będzie podejście Wittgensteina, że pewne problemy filozoficzne po prostu należy zawiesić. One nie są rozwiązywalne. One raczej wskazują na trudności języka, który je generuje,
No i trzeba je zostawić po prostu, no, iść dalej, pójść na spacer, nie myśleć o tym za dużo. Przeprowadzić taką terapię i jeśli uda nam się w pełni zinternalizować tą terapię, w sensie w pełni zrozumieć, że tutaj pojęcia są po prostu używane w dziwnych kontekstach, no to powinniśmy przestać się tym, nasz umysł powinien przestać rozpoznawać to jako ważne zagadnienie. Dobrze. To tak wyglądają terapie. Taki jest, powiedzmy, główny plan tego dzieła, czy jakiś jego główny pomysł. Powiedziałem coś o grach językowych. Chciałbym jeszcze, żeby padło drugie takie ważne pojęcie z traktatu, czyli forma życia. Po angielsku to jest form of living, ale także w niektórych wersjach way of living, tłumaczone jako sposób życia. Trudno powiedzieć, na ile one są synonimiczne. Trafiłem dzisiaj na YouTubie na fragment takiego filmu. Jest film autobiograficzny o Wittgensteinie. On powstał w 1993 roku, nakręcony przez Dereka Jarmana. No i można jego fragmenty znaleźć na YouTubie. Ja akurat trafiłem na fragment, w którym Wittgenstein narysował na tablicy obrazek psa. Podpisał, że to jest pies, a następnie jakiś student go zapytał, dlaczego nie rozumiemy języka lwów. Dlaczego nie rozumiemy języka lwów? Tego ich tam. Po pierwsze, z takiej perspektywy współczesnej czy filozoficznej, można by stwierdzić, że może nie rozumiemy języka lwów, bo lwy nie mają żadnego języka, nie? Nie są istotami językowymi. No ale jakoś tam się komunikują. O, widziałem, że pojawiła się jakaś wypowiedź o Deleuze, ale wiadomość zniknęła. Tak, ja kojarzę tą anegdotę. W sensie istnieje takie dzieło Gilles'a Deleuze'a, Abecadło. I Abecadło jest ułożone alfabetycznie. To jest taki wywiad telewizyjny chyba, który jakaś dziennikarka francuska robiła z Deleuze'em. I na temat każdej literki Deleuze ma tam wypowiedź filozoficzną. Pod F jest pewnie Foucault, pod N chyba jest Nietzsche. I pod W jest właśnie Wittgenstein, którego Deleuze nie darzy zbyt dużym respektem, twierdzi, że nie jest to specjalnie istotny filozof. No, ja lubię Deleuze'a, a z tą opinią akurat jego się nie zgadzam. Uważam, że Wittgenstein jest intrygujący. Wróćmy do tych lwów. Więc w fragmencie tego filmu możemy się dowiedzieć, że nie rozumiemy języka lwów, bo nie znamy ich formy życia. Tak dokładnie mówi aktor, odtwarzając prawdopodobnie wypowiedź Wittgensteina z jednego z jego wykładów lub traktatu, lub z dociekań. O co tutaj chodzi? Czym jest ta forma życia, czy sposób życia? Sposób życia, forma życia to jest coś generowane przez język, coś, w czym istniejemy, no i co właśnie jest takim jakby małym światem, w ramach którego żyjemy. Forma życia jest ściśle powiązana właśnie z strefą kulturową, językową, w której się obracamy, ale także z faktem, że jesteśmy istotami ucieleśnionymi, że mamy emocje, wrażenia, żyjemy w ciałach. No i zdaniem Wittgensteina, przynajmniej jak można wnosić z tego filmu, zwierzęta mają swoje własne formy życia czy sposoby życia, kompletnie różne od ludzi i przez to nie możemy z nimi wejść w kontakt, bo czym innym dla takiego lwa jest, powiedzmy, widok gazeli, czym innym jest sawanna, czym innym jest doświadczenie jedzenia mięsa itd., itd. Jakby w jego doświadczeniu życiowym, w jego formie życia jest masa doświadczeń, których nie da się dokonać między nimi translacji do naszego rozumienia. Człowiek będzie inaczej spoglądał na, nie wiem, na trawę, na lwicę, na gazele itd., itd. Więc między formami życia ludzi i zwierząt nie ma translacji, ale do pewnego stopnia, wydaje się, są translacje między formami życia różnych ludzi. Samo pojęcie formy życia jeszcze wróci w cytacie, który zaraz odczytam. Jeszcze tak chciałem tutaj dodać, że widzę, Marek Nowak pisze, że fascynuje go niezależna zbieżność pewnych wątków Wittgensteina w buddyzmie. Tak, jak najbardziej, to jest ciekawe. Po prostu istnieje tego typu rezonowanie. Wydaje mi się, że ono jest uzasadnione, ale raczej Wittgenstein nie doszedł do tego poprzez, nie wiem, kontakt z mistrzami buddyjskimi czy analizę ich tekstu, tylko niezależnie, co być może by sugerowało, że rozwiązania buddyjskie mają, może nie są jakimiś takimi uniwersaliami kulturowymi, bo bez przesady, ale da się do nich dojść, powiedzmy, poza kontekstem kultury indyjskiej.
co nie jest chyba jakieś super kontrowersyjne. Jeszcze chciałem tak powiedzieć, w ramach takich uwag, nie do końca wiedziałem, w którym miejscu to wepchnąć, więc będzie teraz. Sam Wittgenstein zaznacza we wstępie do swojego dzieła, że ta książka może być podobna do innych dzieł, które w tym czasie były tworzone w Wielkiej Brytanii, innych dzieł filozoficznych. No jest to prawda. Najbardziej podobnym projektem filozoficznym jest coś, co robi współczesny Wittgensteinowi filozof. On się nazywa John Longshaw Austin. Wykłada na innej uczelni. Jakby Wittgenstein jest związany z Cambridge, a Austin jest związany z Oxfordem. Więc są w jednym kraju, ale na dwóch różnych ośrodkach akademickich. I Austin jest znany z teorii aktów mowy, a także z filozofii języka potocznego. Wyszła w języku polskim w Bibliotece Współczesnych Filozofów PWN-u taka jego książka Mówienie i poznawanie, rozprawy i wykłady filozoficzne. Jest to dosyć, moim zdaniem, podobny projekt filozoficzny. Tam też jest mocne skupienie na analizie języka potocznego i generalnie na takim językowym wymiarze filozofii. Więc trochę niezależnie Austin robi coś podobnego co Wittgenstein. I wydaje się to też, że pewne wątki w myśli amerykańskiej dwudziestowiecznej, która jest mocniej przesiąknięta takim duchem pragmatyzmu, też jakoś rezonują z tym Wittgensteinem. Więc poza dociekaniami parę podobnych rzeczy się działo równolegle. Trudno jest tak do końca ustalić, na ile one są inspirowane. Na pewno Wittgenstein czytał trochę Jamesa. Chodzi mi o Williama Jamesa, czyli jednego z ojców amerykańskiego pragmatyzmu. No i właśnie, jedno z takich zawołań dociekań filozoficznych, czyli że to użycie słowa wyznacza jego znaczenie, czyli pewne działanie na słowach wyznacza ich znaczenie, mogą być zapewne przyjęte przez Jamesa czy innych pragmatystów. Wydaje mi się, że mogłoby im się to spodobać. Miał wrócić wątek tego znaczenia, czym jest znaczenie, czy znaczenie jest transcendentne względem słów. No i właśnie, w dociekaniach Wittgenstein twierdzi, że nie. Znaczenia słów po prostu są ustalane w ramach użycia. Czyli wspólnota językowa używa pewnych słów, no i tak wytwarzane są znaczenia w takim procesie społecznym. Tymczasem, jak się wydaje, w traktacie twierdził, że znaczenia słów są związane z przedmiotami będącymi poza językiem. Są to przedmioty elementarne i albo chodzi o coś bardzo dziwnego, jakieś takie małe atomy logiczne, albo chodzi o takie przedmioty jak kot, powiedzmy, do którego nawiązuje pojęcie kota. Czyli albo chodzi, są dwie interpretacje traktatu, nie? Czy może w samym traktacie są dwie teorie, które się ze sobą tak do końca nie spinają, no ale znaczeniem słów albo są obiekty ze świata naturalnego, nie? Czyli tam znaczenie słowa kot wyznaczają wszystkie koty, albo chodzi o jakieś takie bardzo małe obiekty logiczne, z których na jakimś głębokim poziomie składa się świat. To jest trudne do zrozumienia, no ale pojawiają się tam elementy tego typu teorii. Tutaj w dociekaniach kontekst tych zewnętrznych obiektów nie jest już taki istotny. Znaczenie słów ustala wspólnota językowa, ono jest ustalane w użyciu. Częścią tego użycia jest oczywiście nazywanie, więc częściowo słowa są związane jakby z obiektami, do których się odnoszą, bo często, zwłaszcza jak się uczymy języka, to po prostu to jest taki rodzaj wskazywania, że no to tam, to jest coś tam, to jest krzesło, nie? No, ale sporo innych użyć, zwłaszcza użyć słów, które nie są obiektami, tylko na przykład odnoszą się, nie wiem, do pewnych takich bardziej abstrakcyjnych rzeczy, prawo, powiedzmy, to wychwytujemy z wielu takich rozmaitych kontekstów, oczywiście o ile ta teoria jest prawdziwa. Ale wydaje się, że coś tam uderza ten Wittgenstein, że faktycznie proces nabywania kompetencji językowych w dużej mierze związany jest ze słuchaniem tego, jak inni użytkownicy tego języka się nim posługują. Harry Osborne jeszcze dodaje, że można poznać lepiej zachowania zwierząt w trakcie tak zwanych doświadczeń psychodelicznych. Być może. nie będę się do tego odnosił ani pozytywnie, ani negatywnie. Przejdźmy jeszcze trochę do tych dociekań. Zaczynają się one od fragmentu z wyznań świętego Augustyna i jest to rzecz znamienna. Wittgenstein generalnie lubił Augustyna. Z
Starałem się zlokalizować ten fragment w wyznaniach, które mam przy sobie. To jest akurat inne tłumaczenie, tam jest starsze. Ja tutaj mam to wydanie ze znaku w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. Udało mi się ten fragment zlokalizować, od którego się zaczynają dociekania. To jest Księga Pierwsza, więc sam początek tego dzieła, rozdział 8. Augustyn w nim referuje, jak nauczył się języka. Jest taki krótki fragment generalnie, taka krótka anegdota, jak nauczył się języka, czy jak wydaje mu się, że nabył kompetencje językowe. No i od tego zaczynają się dociekania filozoficzne. Po pierwsze można powiedzieć, że wybór jest dziwny. Ja to już wielu badaczy zwraca uwagę. Czemu Wittgenstein zaczyna od tego fragmentu z Augustyną? I czemu akurat od tego? Nie wiem, czy ktoś z obecnych czytał wyznania świętego Augustyna. Ja czytałem. No i jeśli na coś tam, powiedzmy, osoba lubiąca filozofię zwróci uwagę, to prawdopodobnie zwróci uwagę na dosyć interesujące przemyślenia Augustyna na temat tego, czym jest czas, natury czasu. Jest tam cała księga o czasie. No i to jest coś takiego, tam Augustyn, wczesny filozof, ale już bardzo ciekawe przemyślenia na temat czasu. Część osób zwróci uwagę na pewne koleje oczywiście jego biografii, jeszcze ktoś na to, że już u Augustyna jest coś, co potem podejmie Kartezjusz, czyli teza o tym, że wątpię, więc jestem. To już jest w wyznaniach Augustyna, więc jest tam parę takich, powiedzmy, perełek filozoficznych. Mało kto generalnie komentuje taką historyjkę o tym, jak Augustyn uważa, że nauczył się języka, a tymczasem Wittgenstein robi z niej centralny obiekt swojej analizy. Wybór jest zatem nietypowy i też taki prowokacyjny. To ma nas wytrącić trochę z równowagi. O co tutaj chodzi? Więc odczytajmy sobie, to jest dokładnie sam początek dociekań, ten fragment z Augustyna. Gdy starsi wymieniali na głos jakąś rzecz i stosownie do dźwięku ciałem się ku czemuś zwracali, widziałem i rozumiałem, że nazywają oni tę rzecz za pomocą tego właśnie dźwięku, który wydają, ilekroć chcą na nią wskazać. A że tego właśnie chcą, to było widać z ruchów ciała, z owych przyrodzonych niejako wyrazów mowy, którymi są mina, spojrzenie, gest oraz brzmienie głosu ujawniające nastrój duszy, która czegoś pragnie, coś ma, coś odrzuca lub czegoś unika. Słysząc często to słowo użyte na właściwym miejscu w różnych zdaniach, pojmowałem stopniowo, jakich rzeczy miałyby być znakami, a wprawiwszy do tych znaków usta, odtąd wyrażałem już nimi swe własne życzenia. No więc Augustyn przypomina tutaj w tym fragmencie swojej biografii, powiedzmy, czyli wyznań, rekonstruuje takie wrażenie, czy takie wspomnienie, że uczył się języka, bo byli wśród niego inni ludzie, byli wśród niego jacyś starsi, którzy nazywali pewne obiekty, pewne słowa, nazywali pewne obiekty ze świata zewnętrznego, wypowiadali przy tym pewne nazwy, no i w ten sposób jakby się nauczył języka. Ja mogę wskazać tutaj, pokazać, że tam jest, tam są dwie doniczki, nie? W tych doniczkach są jakieś kwiaty, tam obok jest okno, no i wypowiadam przy tym jakieś słowa, no i w ten sposób wydaje się, że można się nauczyć języka. Jak Wittgenstein to komentuje? W słowach tych otrzymujemy, jak sądzę, określony obraz istoty ludzkiego języka, mianowicie taki. Wyrazy języka nazywają przedmioty. Zdania są skrótami takich nazwań. W tym obrazie języka odnajdujemy źródła idei. Każdy wyraz ma znaczenie. Znaczenie to jest wyrazowi przyporządkowane, jest przedmiotem reprezentowanym przez wyraz. W sprawie różnic między częściami mowy Augustyn się nie wypowiada. Kto w taki sposób opisuje uczenie się języka, ten myśli, jak sądzę, przede wszystkim o rzeczownikach, takich jak stół, krzesło, chleb oraz o imionach osób, dopiero w drugim rzędzie o nazwach czynności i własności, o pozostałych częściach mowy jako o czymś, co się z czasem wyjaśni. No właśnie, jaki jest problem z tą teorią języka? Czy tą taką prototeorią języka? Pierwszy problem jest taki, że ona się ewidentnie lepiej nadaje do nauki rzeczowników, w sensie do nauki obiektów. Można wskazywać na kolejne obiekty ze świata i wypowiadać jakieś słowa. Trudniej jest w ten sposób uchwycić czynności,
że zapewne można by wskazywać na osobę, która wykonuje jakąś czynność w sposób taki, powiedzmy, wyraźny czy taki przesadzony. Ale już na przykład taka, powiedzmy, subtelna różnica znaczeniowa między tym, że chodzi mi nie o wskazanie obiektu, a o słowo, które opisuje czynność wskazywania. To już będzie trudne do uchwycenia. Albo może chodzi mi o jakąś emocję, albo o metaforyczne znaczenie, że wskazuje na jakiś obiekt, ale on ma symbolizować, powiedzmy, jakiś mój stan wewnętrzny, psychiczny, a nie literalnie, nie wiem, nie literalnie ten obiekt. Dajmy na to, ludzie, którzy idą oglądać zachód słońca i wskazywaliby na słońce, być może nie chodziłoby im o to, że tam, nie wiem, pewnego rodzaju ciało niebieskie przesuwa się po nieboskłonie, tylko o tym, że zachód słońca ma pewne jakości estetyczne, które są przyjemne do oglądania, a może o, nie wiem, jakieś takie wrażenie pewnego rodzaju nostalgii za mijającym dniem, czy coś tego rodzaju, doświadczenie przemijania. Więc ta teoria trochę słabo uchwytuje takie, tego typu rzeczy. Jeszcze gorzej ma się z jakimiś spójnikami, przymiotnikami i tak dalej, i tak dalej. Jakie są źródła tej teorii? W sensie, w zasadzie o co tutaj chodzi? Po co Wittgenstein nam powołuje się na tego Augustyna? I z czym on tutaj polemizuje? Część badaczy zwraca uwagę na to, że tego typu teoria jest prawdopodobnie po raz pierwszy wyrażona w Kratylosie Platona. Kratylos to jest platoński dialog, w którym jednym z motywów jest jakby pytanie o to, jakie jest źródło słów, czym są słowa. No i być może takim pierwszą reprezentacją tej teorii, tej teorii, z którą Wittgenstein tutaj wchodzi w dialog filozoficzny, które nie do końca przyjmuje, to też jest interesujące. W uciekaniach ciężko jest często rozstrzygnąć, jaki jest pogląd autora, albo jeszcze inaczej, w dociekaniach Wittgenstein często działa trochę taką metodą sokratyczną. Rzuca pewien pogląd, wyraża pewną opinię, jakby stara się nas do niego przekonać, a następnie go rozsadza od środka, w sensie ciągnie jego konsekwencje i nagle się okazuje coś bardzo dziwnego i potem już nie chcemy przyjmować tej tezy, do której nas nakłonił. Więc forma pisania dociekań właśnie taka trochę, nie wiem, sokratejska chyba z ducha. Stara się nas najpierw przekonać do pewnej teorii, rysuje nam jakąś tam właśnie teorię augustyńską, czy która tam nawiązuje do Augustyna, a potem wykazuje problemy, które ona ma, jakieś jej nieścisłości, trudności, które generuje. Więc źródłem tej teorii może być Kratylos Platona, a takim filozofem, z którym Wittgenstein prawdopodobnie tutaj polemizuje, jest Gottlob Frege, który się już pojawia w naszych spotkaniach. Frege, filozof języka, miał pewną bardzo specyficzną teorię tego, czym są nazwy i czym są ich znaczenia. Zdaniem Frege'ego znaczeniem każdej nazwy jest przedmiot, czyli referencja tej nazwy, więc znaczeniem słowa, dajmy na to koń, są rozmaite konie, a znaczeniem każdego zdania logicznego, czyli zdania takiego jak dzisiaj pada śnieg albo dzisiaj jest słonecznie, jest przedmiot, tylko że logiczny, prawda lub fałsz. Zdaniem Frege'ego właśnie te obiekty logiczne, takie jak prawda lub fałsz, istnieją w sposób, no właśnie, jakiś taki mocniejszy. I wszystkie zdania w sensie logicznym, czyli wszystkie sądy, które mogą być prawdziwe lub fałszywe, jako swoją referencję mają te przedmioty logiczne, czyli prawdę lub fałsz. Jest to teoria, która, jak się wydaje, jest jednym z głównych punktów odniesień dla Wittgensteina, zarówno w traktacie, jak i w dociekaniach, tylko że w traktacie w dużej mierze ją przyjmował, starał się ją tylko zmodyfikować, a w dociekaniach ją odrzuca. I to właśnie poglądy Frege'ego, ale takie ubrane w opowieść o Augustynie, są tutaj odrzucane, czy z nimi trwa polemika. Dobrze, przejdźmy kawałek dalej. W paragrafie drugim, do którego się odnosiłem ostatnio, mamy tak zwany język budowniczych. Może jeszcze raz to przeczytam. Wyobraźmy sobie język, do którego pasuje opis taki jak u Augustyna. Języków ma służyć porozumiewaniu się budowniczego A ze swoim pomocnikiem B.
a składa jakąś budowniczy A składa jakąś budowlę z bloków kamiennych, wśród których są kostki, słupy, płyty i belki. B ma podawać bloki i to w takiej kolejności, w jakiej A ich potrzebuje. W tym celu posługują się oni językiem składającym się ze słów kostka, słup, płyta, belka. A wykrzykuje te słowa, B przynosi blok, który na dany okrzyk nauczył się przynosić. Potraktuj to jako kompletny, prymitywny język. A więc słynni budowniczowie Wittgensteina. Figura z drugiego paragrafu dociekań. Budowniczowie Wittgensteina, wyobrażamy sobie sytuację na budowie, jest nadzorca. Jest nadzorca i jest jego pomocnik. Nadzorca zna tylko rzeczowniki, nie? Zna tylko te rzeczowniki, które opisują, powiedzmy, rzeczywistość budowy, czyli zna tam takie słowa jak kostka, belka, słup, nie wiem, żelbeton. I za każdym razem, jak wykrzykuje te słowa, to pomocnik mu je przynosi. No i w ten sposób konstrukcja może postępować naprzód. No, tam powiedzmy, no, kierownik krzyczy żelbeton, pomocnik przynosi żelbeton, no i tam kierownik może zbudować kolejny element konstrukcji, nad którym razem pracują. Zdanie Wittgensteina, ja przynajmniej, znaczy nie do końca wiadomo, jakie jest jego zdanie, to jest urok i też pewnego rodzaju trudność tych dociekań, ale Wittgenstein stara się nas najpierw przekonać, że możemy to potraktować jako kompletny, prymitywny język, co potem będzie podważał. Jest to do pewnego stopnia przykład, no właśnie, może taki trochę oburzający. W sensie, z jednej strony niby tak, jakby, ja wiem, że są ludzie, którym się podoba język budowniczych, bo on jest taki prosty, jest komunikatywny. W języku budowniczych nie można też kłamać na przykład. Chociaż możliwe jest oszustwo, w sensie, gdyby pomocnik opanował dobrze już znaczenia tych słów, to majster mógłby krzyczeć żelbeton i mógłby przynosić, dajmy na to wtedy, nie wiem, drewniane płytki, nie? Czy coś takiego. Chociaż nie da się w tym języku kłamać, bo nie ma w nim zdań w sensie logicznym, więc nie da się wyrazić prawdy ani fałszu, to nadal da się oszukiwać. Przynajmniej taka byłaby jakaś moja intuicja. Co zaskakuje w tym języku? Nie ma w nim składni, nie ma reguł transformacji, a to jest jeden z tych takich elementów, który zazwyczaj jest wymagany od języka, czy od danego systemu znakowego, żeby mógł zostać uznany za język. Nie ma żadnej podbudowy logicznej. No i nie, ten język nie wyraża myśli. Nie da się w nim opisać żadnego swojego stanu wewnętrznego, ani nawet żadnego zdania o świecie wyrazić, bo no nie wiem, brakuje czasowników. Więc pod tym względem jest on nieludzki. I można zadać takie pytanie, czy budowniczowie Wittgensteina to są istoty ludzkie? No i tego oczywiście nie wiemy, być może to było takie pytanie esencjalne, ale jeśli tylko to jest ich język, to można by wątpić, czy może są ludźmi, nie? Może mają, nie wiem, biologię ludzką, ale chyba nie są osobami, bo nie mogą formułować myśli, prawdopodobnie nie mają żadnych przekonań, a na pewno ich forma życia byłaby niesamowicie odległa od naszej. To może tyle o tych budowniczych. Maciej Kwiatkowski jeszcze w ramach komentarza dodaje: zastąpmy prawdę i fałsz 0 i 1 i ten stream jest złożony tylko z prawdy i fałszu. Tak, znaczy Frege w ogóle pracuje na tym aparacie zero-jedynkowym, dla niego logika jest istotna i wydaje się, że współczesne technologie cyfrowe to jest jakieś takie dalekie rozwinięcie pewnych pomysłów Frege'ego i jego rozmaitych znajomych logików XIX-wiecznych. Więc jak najbardziej, ten stream składa się z prawdy i fałszu, z zer i jedynek. W pewnym sensie tak, nie? Ale znowu zera i jedynki to są reprezentacje pewnych stanów fizycznych w, powiedzmy, maszynach cyfrowych, nie? Niskiego i wysokiego napięcia. Więc w jakimś sensie on się składa z tych obiektów logicznych, ale znowu w jakimś innym sensie składa się z, no nie wiem, fizycznych obiektów, które przetwarzają te obiekty, te jakieś obiekty logiczne. No właśnie, z prądu, z jakichś kabli, komputerów i tak dalej. Dobrze, jeszcze chciałem powiedzieć o paru rzeczach. Przejdźmy do stany kwantowe. Ja nie jestem fizykiem kwantowym. Generalnie należę do filozofów ostrożnych, tak bym określił, zwłaszcza ostrożność, kiedy na tapecie pojawia się
czy kiedy ktoś rzuca słowo kwantowe. Mechanika kwantowa czy fizyka kwantowa jest bez wątpienia interesująca, tam się dzieją różne dziwne rzeczy, ale ja nie mam pojęcia, jakie są tego implikacje filozoficzne, jak to się odnosi do świata takiego, jak my go postrzegamy. I nie wiem, jak to się też na przykład łączy z duchowością, bo też jest taka linia, powiedzmy, która stara się jakoś połączyć fizykę kwantową z jakimiś doświadczeniami duchowymi. Unikam, nie deklaruję tutaj żadnego stanowiska, uważam, że się zbyt słabo znam na tych rzeczach. No ale tak, jak najbardziej, współczesna elektronika jest związana z jakby z pewnymi równaniami kwantowymi, to w jakimś sensie działa. Przejdźmy do strony 13, tam jest chyba najbardziej znany fragment dociekań, czy jeden z najbardziej znanych, warto, żeby on tutaj padł. Gdzie to jest? O, tak, to jest paragraf 11. Pomyśl o narzędziach, w skrzynce z narzędziami. Jest tam młotek, są obcęgi, piła, śrubokręt, calówka, garnek do kleju, klej, gwoździe i śruby. Jak różne są funkcje tych przedmiotów, tak różne są też funkcje wyrazów. A podobieństwa znajdą się tu i tam. No i to jest znana metafora Wittgensteina. To akurat chyba ten fragment wyraża jego własny pogląd z okresu dociekań. Język ma być podobny do skrzynki z narzędziami. W skrzynce z narzędziami jest młotek, obcęgi, piła, śrubokręt, calówka, czyli w skrzynce z narzędziami są rozmaite takie fizyczne narzędzia, które można wykonywać różne rzeczy, nie? Młotkiem można coś tam przybić, śrubokrętem można coś przykręcić, klejem można coś przykleić. No i to są różne funkcje przedmiotów. W ramach analogii mamy sobie wyobrazić, że wyrazy są względem tych przedmiotów analogiczne, czyli tak jak te przedmioty mają różne funkcje, tak wyrazy w języku mają różne funkcje. No i też wszystkie są do siebie jakoś podobne, wszystkie są wyrazami, tak jak wszystkie te narzędzia rozmaite są narzędziami, więc występuje między nimi podobieństwo rodzinowe, a zróżnicowanie funkcjonalne. No, taka typowa teza Wittgensteina z okresu dociekań. Jeszcze chciałem nawiązać do tej antropologii wittgensteinowskiej, o której mówi Hacker. Więc sam Peter Hacker, jego postać też się tutaj pojawiała, to jest autor tej małej książeczki o Wittgensteinie i o tym jego poglądzie na naturę ludzką. Dobry interpretator Wittgensteina, to chyba jest jedyna książka jego, która wyszła w języku polskim. Hacker twierdzi, że antropologia Wittgensteina, czy jego poglądy na temat tego, kim jest człowiek, powstaje na tle debaty ze stanowiskiem Descartesa. Descartes, można powiedzieć, ustanowił wzorcowe rozwiązanie nowożytne w antropologii, w teorii tego, czym jest człowiek, wraz z takim rozwiązaniem, że istnieje niematerialny umysł, samoświadome cogito, które nie ma charakteru przestrzennego, jest to rzecz mentalna i istnieją obiekty fizyczne, które mają charakter rozciągły. Taki świat pozamentalny, powiedzmy, że ten długopis, którym sobie tutaj pisałem po kartce, jest rzeczą rozciągłą. No i to jest słynny dualizm substancji Kartezjusza. Jest tam teza, że istnieją we wszechświecie dwa typy obiektów, czy dwa typy substancji, takie bazowe dwa rodzaje bytów. Są z jednej strony te byty mentalne, a z drugiej strony są byty przestrzenne, obiekty fizyczne. No i nie ma między nimi za bardzo przejścia, żeby uratować jakoś przyczynowanie między jednym a drugim. Jest taki wariant teorii Kartezjusza. Nie wiem, na ile Kartezjusz sam go traktował poważnie, ale jest taki wariant, że jakby świat mentalny i fizyczny schodzi się w szyszynce. Szyszynka to jest taki przypominający szyszkę fragment mózgu. Najwyraźniej się spodobał Kartezjuszowi, bo umieszczał w nim przyczynowanie między tym światem umysłowym a światem o rozciągłych rzeczy fizycznych. No ale z Kartezjusza warto zapamiętać ten dualizm, czyli takie mocne rozgraniczenie rzeczywistości mentalnej i rzeczywistości fizycznej. Hacker tymczasem przekonuje, że właśnie to jest tło, na którym Wittgenstein tworzy swoją teorię i z którym polemizuje, zwracając uwagę na to, że ten podział jest sztuczny, jest on właśnie jakąś taką kolejną dziwną dystynkcją filozoficzną, z której należy się wyleczyć. Nie ma żadnych umysłów, które rządzą ciałami,
ani żadnych ciał pozbawionych umysłów. Wszyscy zawsze jesteśmy ucieleśnionymi umysłami, jesteśmy jakąś taką jednością psychofizyczną. Sama ta dystynkcja jest sztuczna, nie ma. Jesteśmy ludźmi, nie? Nie jesteśmy jakimiś tam ciałami z umysłami, czy tam umysłami kontrolującymi ciała, jak jakieś takie androidy, czy tam nie wiem, że android to złe słowo. No, nie jesteśmy jakimiś takimi umysłami, które rządzą ciałami, jak jakimiś takimi robotami. Tylko w całości jesteśmy bytem psychofizycznym. I też zdaniem Wittgensteina, to jest taka może nieco intrygująca koncepcja, dużo o człowieku można powiedzieć za pomocą tego, jak się zachowuje. Innymi słowy, jego stany wewnętrzne, czy to, co zazwyczaj w filozofii się przyjmuje jako stany wewnętrzne, nie? Takie, jakieś takie wewnętrzne przeżycia, emocje i tak dalej, odbijają się w jego zachowaniu, w sposobie słów, z których korzysta, wypowiadając się, ale także w gestach. Jak będzie nam sugerował Hacker, Wittgenstein przekonuje nas, że kartezjańska koncepcja dwóch substancji, ciała i duszy, jest metaforycznym uproszczeniem. Sądzi natomiast, że nasz świat wewnętrzny, świat postrzeżeń, myśli, uczuć i planów, nie daje się poprawnie opisać, lecz tylko wyrazić. Potrafimy lepiej lub gorzej uzewnętrznić to, jak się czujemy, ale nie potrafimy opisać tych stanów precyzyjnie. Gdy słyszymy coś ciekawego, nie spuszczamy wzroku z rozmówcy, gdy ogarnia nasz lęk, staramy się schować. No, teza jest więcej taka, że rzeczywistość wewnętrzna jest w sposób niezły wyrażona przez to, co zewnętrzne. Ponadto, że dualizm kartezjański jest właśnie kolejnym takim chorobą filozoficzną, z której należy się wyleczyć. Tak jak zawsze jesteśmy wewnątrz świata języka, tak zawsze jesteśmy ucieleśnieni. No i jeszcze też interesująca taka teza. To jest niekoniecznie teza Wittgensteinowska, a bardziej może interpretacja Hackera, który w swojej interpretacji dosyć mocno gra tą kategorią powiedzieć, pokazać, czy tą dystynkcją powiedzieć, pokazać. Więc tutaj będzie twierdził, że Wittgenstein twierdzi, że wielu naszych stanów wewnętrznych nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć, ale możemy je pokazać, czy do pewnego stopnia one się same pokazują nami, nie? Naszymi działaniami w świecie, naszym zachowaniem, gestykulacją, słowami itd., itd. Więc jest pewna taka prawda o innych ludziach, której może nie dowiemy się dyskursywnie, oni jej nie wypowiedzą, ale doświadczymy jej, czy poznamy ją poprzez samo obcowanie z nimi. No dobra, jest 19:32, a ja przeszedłem w zasadzie cały wstęp do dociekań, który chciałem dzisiaj zrobić. Myślę, że za jakiś czas wystartuję. Chodzi mi po głowie pomysł takiego bardziej dokładnego przeczytania tych tekstów Wittgensteina, zarówno traktatu, jak i dociekań, ale to za kilka, najszybciej za kilka tygodni. To, co było dzisiaj, to miał być taki ogólny wstęp o charakterze teoretycznym, gdzie chciałem pokazać takie główne pojęcia, które są w tym dociekaniach, i mam wrażenie, że udało nam się przejść przez wszystkie, czyli były na koniec narzędzia, ale była też forma, to podobieństwo rodzinowe, gra językowa. Terapia, przykładowe terapie problemów filozoficznych, forma życia, a także a także nastawienie na język potoczny i stwierdzenie, że znaczenie wyrazów powstaje w ich użyciu. Trochę też sobie powiedzieliśmy na samym wstępie o tym, jak Wittgenstein ma się do innych zjawisk w filozofii współczesnej, na tle, tak jak Wolniejsz go zestawia z Freudem, postmodernizmem i New Age'em, więc myślę, że jeśli chodzi o takie wprowadzenie do lektury dociekań, to jest wystarczający poziom wiedzy. No mówię, z chęcią bym zrobił takie spotkanie po prostu bardziej już takie tekstowe, gdzie byłoby czytanie tych dociekań. Myślę, że coś takiego zorganizujemy. To się pojawi. Dobra, jeszcze jakieś pytania czy komentarze, to się do nich odniosę. Trafiłem też na taką niedużą książeczkę Ludwika Wittgensteina o pewności.
Tak. O pewności istnieje parę takich zbiorów notatek Wittgensteina. One są wydawane przez niektórych wydawców. To nie jest książka de facto. Wittgenstein napisał w trakcie swojego życia tylko jedną książkę, czyli Traktat logiczno-filozoficzny i prawie skończył drugą, czyli Dociekania. Wszystkie inne dzieła, które krążą, a jest ich trochę, to są generalnie rzecz biorąc jego niezredagowane notatki, czasami pozbierane właśnie jako uwagi o kolorach albo ta książka o pewności. Na takim poziomie filologiczno-filozoficznym mogę powiedzieć, że można mieć wątpliwości, na ile można to traktować jako dzieła, takie dzieła filozoficzne jako jakieś skończone całości. Chyba nie można. Niemniej te zbiory są dosyć ciekawe. O pewności też należy do tej późniejszej filozofii Wittgensteina, czyli są tam wątki zbliżone do tych, które są w dociekaniach filozoficznych. Dobra. Na dzisiaj to już koniec. Zapraszam za 2 tygodnie, gdzie postaramy się zastosować aparat późnego Wittgensteina do jakiegoś zestawienia go z pomysłami filozoficznymi Karla Marksa i Michela Foucault. Po tym poprowadzi nas książka Lothara Rasińskiego, o której trochę powiem. A na dzisiaj, jak zawsze, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, za 2 tygodnie.